wszystko, co nas łączy. Rozmowa dnia. Dzień dobry, dzisiaj w rozmowie dnia gościmy panią Lilię Andruszkiewicz, kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Dzień dobry pani. Dzień dobry państwu. Czy szkoły rejonu Wileńskiego są przygotowane do nowego roku szkolnego? Tak, ogromnie się cieszymy, że rok szkolny rozpoczął się i szkoły w zasadzie były przygotowane do przyjęcia uczniów, nawet w tych placówkach oświatowych, gdzie trwają jeszcze remonty, to zostały przygotowane pomieszczenie, wyposażone tak, żeby tych uczniów przyjąć, żeby proces nauczania się rozpoczął. Panie kierownik, z jakich środków są remontowane szkoły w rejonie? Szkoły w rejonie Wileńskim są przede wszystkim remontowane z budżetu samorządu rejonu Wileńskiego. Ogromnie z tego się cieszymy. I największe inwestycje, jakie w tym roku zostały przeznaczone na oświatę, to właśnie na remont, na renowację takich placówek jak gimnazjum w Niemierzu, gimnazjum w Rukojniach, urządzenie stadionu w Niemęczynie, także budowa szkoły sportowej w Niemęczynie. Również inne placówki doczekały się remontów. Zostały odnowione klasy, zostały odnowione sale sportowe, aule, stadiony, place zabaw. Więc można powiedzieć, że przygotowaliśmy się do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. A ilu uczniów w tym roku przekroczyło próg szkół podwileńskich? Przez cały czas zaznaczamy, że ilość uczniów w rejonie wileńskim jest stabilna. Od kilku lat obserwujemy, że procentowo przybywa do naszych szkół tyle samo uczniów. Mianowicie w tym roku do klas pierwszych wpisało się 749 uczniów, z nich 332 do klas litewskich, 362 osoby to są dzieci uczęszczające do szkoły polskiej, no i 55 osób to są uczniowie z klas rosyjskich. Ogółem mamy 10 367 uczniów. Jeśli chodzi o pion polskie, uczniów polskich w rejonie, to jak na przeciągu ostatnich lat wygląda zmiana, dynamika ich zmian, ich liczby? No właśnie, tak jak zaznaczałam, no liczba jest bardzo podobna, ale procentowo to około 54% ogółu przychodzi właśnie do szkoły z polskim językiem nauczania. 42% to są Litwini, no i reszta uczęszczają uczniowie do szkół z rosyjskim językiem nauczania. Ostra rywalizacja, ale polski pion jeszcze góruje. Na pewno. Czy to prawda, że samorząd rejonu Wileńskiego przeznacza ponad połowę swojego budżetu na akurat na oświatę, na szkołę, na szkolnictwo? Tak, oczywiście, to jest prawda. Od wielu lat oświata cieszy się w rejonie Wileńskim tym, że jest dziedziną priorytetową, więc nie tylko budżet jest przeznaczany, ale szczególną uwagę się zwraca na szkoły w rejonie Wileńskim. I staramy się nie zawieść oczekiwań właśnie władz samorządu, polityków, ale przede wszystkim uczniów i ich rodziców. W ubiegłym tygodniu odbyła się konferencja kierowników szkół rejonu Wileńskiego. Do jakich państwo doszli wniosków? Od wielu lat konferencja jest takim tradycyjnym przedsięwzięciem u progu rozpoczęcia nowego roku szkolnego, więc przede wszystkim omawiamy wyniki ubiegłego roku szkolnego, jak odbywał się proces nauczania, w jakich olimpiadach i konkursach uczniowie uczestniczyli i czy zdobyli jakieś czołowe miejsca. Ogromnie się cieszymy, że w ubiegłym roku pomyślny rok był dla uczniów klas starszych, więc startowali w takich olimpiadach przedmiotowych, jak olimpiada z języka angielskiego, rosyjskiego, jak również matematyki, biologii. Ogromnym sukcesem była właśnie olimpiada z biologii. Uczeń z naszej szkoły, z gimnazjum w Mieckunach zdobył pierwsze miejsce w Republice. Poza tym odnieśliśmy zwycięstwo w olimpiadzie z języka
języka ojczystego i zawsze cieszymy się i uważamy, że no przede wszystkim w szkołach z polskim językiem nauczania powinno być wzmocnione nauczanie tego języka, ciągle doskonalona znajomość i uczniowie są angażowani do różnych również imprez pozalekcyjnych, bo znajomość języka należy doskonalić też uczestnicząc w różnych imprezach, świętach, konkursach i tak dalej. W Ledze Oświatowej na pewno rozmawiali nie tylko o sukcesach, ale też o wyzwaniach, jakie stoją przed Państwem w tym nowym roku szkolnym. Z jakimi wyzwaniami przyjdzie się zmierzyć? Jakie zmiany odgórne? Tak, owszem, wiele jest zmian, ale chciałabym jeszcze przez moment wrócić do tych naszych wyników dobrych, więc o egzaminach warto by było wspomnieć. Egzaminy w rejonie wileńskim abiturienci składają i wybierają około 50% absolwentów składa egzaminy państwowe. Trzeba przyznać, że pomyślnie składa, lepiej niż uczniowie w całej Republice. Uczniowie z rejonu składają takie egzaminy jak z matematyki, biologii, fizyki, języki obce, zarówno angielski, jak też rosyjski. No nieco gorzej wypadł język państwowy, litewski. No to oczywiście wszystkim są znane takie przyczyny, jak ujednolicenie języka litewskiego we wszystkich szkołach, nie zważając na to, z jakiej rodziny dziecko pochodzi i w jakiej szkole uczy się. Więc to było z jednym takim i problemem, i także odskocznią i startem na przyszłość, że mamy jeden z priorytetów szkół rejonu wileńskiego, to doskonalić oczywiście język, znajomość języka ojczystego i pogłębiać oczywiście znajomość języka litewskiego państwowego. Jeden z priorytetów, ale są również inne, więc taki priorytet jak działalność poznawcza, żeby lekcje nie były jakieś takie suche, przedmiotowe przekazywanie tylko jakiejś teorii, ale żeby każdy uczeń potrafił te wiadomości zastosować w praktyce, w życiu, żeby umiał zastosować. Innym momentem bardzo ważnym to są właśnie, żeby szkoła była miejscem nie tylko, gdzie się zdobywa wiedzę, ale żeby była miejscem bezpiecznym, fascynującym. Szczególny akcent pada na takie programy prewencyjne, zapobieganiu przemocy, kpinom. W tym roku za zadanie zostało wytyczone, że każdy uczeń ma w takich programach uczestniczyć. Poza tym jeden z priorytetów bardzo ważnych i każdy samorząd, każdy założyciel szkół ma prawo do wytyczenie takiego priorytetu, to właśnie nawiązując do wydłużenia roku szkolnego, bo w tym roku, jak wiadomo, 10 dni zostanie wydłużony rok szkolny. I oczywiście, że szkoły mają prawo wybrać i można przeznaczyć te godziny na pogłębienie wiedzy, na powtórkę, na przygotowanie do egzaminu, przygotowanie uczniów do olimpiad, ale tym niemniej jeszcze 5 takich dni proponujemy, żeby szkoły mogły wykorzystać właśnie na takie zajęcia poznania swojego kraju, ale swojej małej ojczyzny. Nie po prostu Litwy, a załóżmy rejonu wileńskiego, Wileńszczyzny, poprzez nawiązanie do tradycji, poprzez takie cele patriotyczne, żeby świętować święta, żeby pamiętać o nich. To i wychowanie patriotyczne, wychowanie obywatelskie i wiele, wiele innych oczywiście propagowane szeroko w rejonie. To są ulubieni wartości chrześcijańskich, no i aktywny udział w różnych imprezach, takich jak pielgrzymki, jakieś wspólne wyprawy.
żeby nie zapominać o tej naszej małej ojczyźnie i na ten cel, żeby przeznaczyć ten czas, żeby to nauczanie to i wychowanie uczniów było jakościowe. To właśnie mówiliśmy wiele o jakości, że jakość to nie tylko przyswojenie jakiejś wiedzy takiej teoretycznej, ale ogarnięcie wszystkich tych czynników, elementów, o których już wspominałam. Propozycja wydłużenia roku szkolnego spotkała się z krytyką, ale widzę, że w rejonie wileńskim dość kreatywnie podeszli Państwo do tego tematu i te dodatkowe dni zostaną przeznaczone na takie napielęgnowanie tego patriotyzmu lokalnego. Tak, właśnie. W tym roku szkolnym samorząd rejonu wileńskiego otrzymał nowe mikrobusy szkolne. Czy dzieci z tych rodzin mają problem z dojazdem do szkół w rejonie wileńskim? Problem jest rozstrzygany od razu na tym wstępnym etapie, jak tylko dziecko przychodzi do szkoły, to pierwsze, o czym każdy dyrektor powinien się zatroszczyć, to o bezpieczne dotarcie tego ucznia do szkoły, więc jak przewidują ustawy, dziecko, które mieszka dalej niż 3 km od szkoły, to jest dowożone. I oczywiście są organizowane, ten dowóz jest na różne sposoby, no ale też bardzo takim dobrym sposobem jest posiadanie własnego autobusu szkolnego i cieszymy się ogromnie, że ponad 80% naszych placówek posiada właśnie taki transport. W ubiegłym roku 14 autobusów zostały zakupione przez samorząd rejonu wileńskiego. No, tradycyjnie z resortu oświaty otrzymujemy jeden autobus każdego roku. W tym roku otrzymało gimnazjum w Niemęczynie z litewskim językiem nauczania, gimnazjum imienia Gedymina. Jedyna szkoła, która otrzymała mikrobus. Szkoła, tak. A tam, gdzie jest zapotrzebowanie najpilniejsze, to na bieżąco samorząd stara się z własnej kieszeni tak, nabywać się z środki transportu. Budżetu, tak. No, poza tym opłacany jest ten dowóz i właśnie też ogromna kwota pieniędzy przeznaczana jest co roku na dowóz uczniów. Poza tym należy zaznaczyć, że nie ograniczamy się tylko tym, że uczeń przybywa do szkoły i bezpiecznie dociera do domu, ale poprzez posiadanie właśnie no, takiego własnego transportu, własnego autobusu, szkoła ma jeszcze szersze możliwości uczestniczenia w różnych imprezach i pozalekcyjnych i może na uroczystości dotrzeć i na olimpiady, i konkursy, i egzaminy i tak dalej. Z perspektywy posiadanej przez Pani bogatej wiedzy oświatowej, jaka jest Pani prognoza, to będzie trudny rok szkolny, czy nie będzie raczej odbiegał od poprzednich? No na pewno rok będzie pełen wyzwań, tak jak i każdy inny rok szkolny. Wiele zależy od nas samych, to znaczy od nauczycieli, od dyrekcji, od pracowników oświaty, no, nareszcie od pieniędzy, które będziemy mieli przeznaczone na oświatę, no, ale zawsze z tego no, bywało, że jak potrafiliśmy tak skupić i zrzeszyć wszystkie swoje siły i możliwości i twórcze podejście, więc no, potrafiliśmy mądrze przekazać, zawsze to akcentuję, tą wiedzę dla swoich uczniów, tak żeby zaowocowały te wyniki. Później no, mamy tą satysfakcję i cieszymy się wspólnie z tych sukcesów, a że rok będzie niełatwy, no to oczywiście, no bo rozpoczęcie jest takie, że no, teraz to tak liczymy uczniów tradycyjnie, a następnie czekają nas inne wyzwania. Poza tym, jak już wspominaliśmy z Panią, to wydłużenie roku szkolnego, ale także no, wiele innych nowości, które zostały aprobowane właśnie przez resort oświaty, no to i nauczanie obywatelskie, i wychowanie płciowości, i też takie lekcje integrowane o bezpieczeństwie kraju i inne.
trudności, wyzwania, ale pani kierownik, będzie dobrze, tak? Na pewno i wszystkim nauczycielom o tym mówię, że najważniejsze w naszej pracy to jest optymizm, nieroztrwoniona energia, determinacja i wówczas będziemy mogli cieszyć się z tych dobrych wyników. I do przodu. Pani kierownik, bardzo dziękujemy za przybycie do studia i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Przypominam, że w studiu Radia Wilno gościliśmy dzisiaj panią Lilię Andruszkiewicz, kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Naszym słuchaczom również dziękuję i zapraszam na kolejne rozmowy dnia. Beata Naniewicz, do usłyszenia. Rozmowa dnia. O sprawach aktualnych i istotnych, na tematy ciekawe i ważne, o postawach i decyzjach wpływających na życie każdego człowieka z ust tych, którzy je podejmują. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9:30.